No to są dwie żaby. Właśnie się zaczyna okres rozrodczy. I tutaj widzimy, jak partner bardzo mocno, silnie trzyma partnerkę w objęciach. Potrafi sobie w ten sposób zapewnić drogę na lęgowisko. Także partnerka musi dźwigać takiego spryciarza. Tak? Takie to jest właśnie życie wśród tych płazów. Tutaj w zastosowaniu tego parawanu takiego ochronnego, one nie mają możliwości bezpośredniego wtargnięcia na jezdnię. Szukając drogi obejścia, spokojnie sobie tutaj wędrują i delikatnie z tej skarpy spadają do wiaderka zakopanego w ziemi. Oczywiście troszeczkę ziemi jest, żeby amortyzowało ten upadek. Nic się im tutaj, widzimy, nie dzieje. No, tym tematem postanowiłem się zająć, dlatego że w zeszłym roku, przejeżdżając, trafiłem dosłownie na taką masakrę. Setki tych żab migrowało na przeciwną stronę ulicy. Jechałem niestety w tym sznurze samochodów i po prostu tak mi się po prostu źle z tym wszystkim zrobiło, że postanowiłem coś z tym tematem zrobić. Poczytałem na forach, istnieje możliwość takiego właśnie zabezpieczenia drogi i to, co sobie obiecałem, to w tym roku zrealizowałem. Myślę, że codziennie przez okres tygodnia, czy może trochę dłużej, będę nawet na Ciechanowskim tej forum informował o postępach, o tym, ile się udało. Kiedy ta instalacja stanęła? Tę instalację zamontowałem wczoraj. Trochę mnie nawet złapał deszczyk wiosenny, ale nic to naprzeciwko tego, że dzisiaj rano już 69 żabek zostało przeze mnie przeniesionych na drugą stronę ulicy. Jaka to jest długość? To jest około 150 metrów. Może troszeczkę mniej, może 120 metrów. Kosztowna impreza? Nie, niewielkie, żadne pieniądze, bo wiadomo, że tyczki to są zerwane u mnie na posesji. Natomiast to jest taki materiał, którym okładamy miejsca, gdzie ma nie rosnąć trawa, tylko wysypujemy korę, więc to jest koszt może 100 zł, taka instalacja. Czy były jakieś potrzeba uzgodnienia, czy tak można sobie? To znaczy, ja dopytywałem, znaczy nie, czy rozmawiałem. Nie boję się, że właśnie tutaj jakiś straż miejska przyjedzie i powie panie. Nie, rozmawiałem tutaj nawet z prezesem w zeszłym roku, rozmawiałem z prezesem kupy, także tutaj nie ma najmniejszego problemu. To nie przeszkadza nikomu. A wandale? No wandale niszczą też i słupy niszczą też słupy takie przydrożne, więc tego się nie uniknie. Dlatego codziennie przyjeżdżam, sprawdzam, kontroluję. Jak długo to będzie stało? No to myślę gdzieś maksymalnie do 2 tygodni, ponieważ to ten okres migracji się zakończy. Teraz będzie kilka ładnych, ciepłych dni, więc te płazy szybciej będą migrować. Łatwiej można będzie je wtedy przenieść. No co 2 razy dziennie przynajmniej trzeba być, żeby spojrzeć, jak to wygląda, czy są żaby do przeniesienia. Przede wszystkim chciałem zrobić sobie taki wewnętrzny rozrachunek, tak, że jednak coś samemu można zrobić, ale też pokazać ludziom, że i zainteresować, że warto pewnych tematów się podjąć. Szczególnie, że widzimy, że tutaj istnieje możliwość w przyszłości zbudowania takiego przecisku między ulicami. Być może, że ta ilość dotrze do osób, które mogą się tym tematem zainteresować i rzeczywiście wtedy rozstawienie takiego ekranu, tej bariery dla tych płazów i skierowanie do tego przecisku pozwoli na to, żebyśmy żyli w takim środowisku razem z zwierzakami, żeby wszystko było po prostu tak, jak tutaj mówimy, że Ciechanów jest takim miastem zrównoważonego rozwoju. To miejsce ze względu na to, że na dużą migrację, która następuje i bardzo duży ruch samochodowy, tak? W tej chwili naprawdę ten ruch, szczególnie w dni nieświąteczne, czyli poniedziałek, wtorek, w godzinach rannych, w godzinach popołudniowych jest bardzo duży i właściwie zerowa szansa na to, żeby te żaby, czy ropuchy, czy
straszki miały szansę przedostać się na drugą stronę. Wiadomo, że jeżeli tych żab będzie mniej, tych szczególnie ropuch, bo ropuchy są takimi zwierzakami, które masowo eliminują larwy komarów, much, insektów generalnie, tak? Często narzekamy, że masa tego jest u nas i co chwila się odganiamy. No, to jest właśnie skutek tego, że coraz mniej w środowisku jest żab, płazów generalnie rzecz biorąc, które to stanowią dla nich podstawowe źródło pożywienia, więc im więcej tych brzydkich żab czy ropów, tym mniej nas będą doskwierały insekty, tak? To mniej więcej się ma.